Cześć! Chciałem przedstawić wam aplikację, która zamieni wasz telefon w kamerkę. Na razie widzicie sam czarny ekran, a to dlatego, że to jest właśnie już teraz moja kamerka. Więc jak widzicie, jedyne co trzeba zrobić, to pobrać aplikację na telefon, a następnie taką aplikację na Windowsa. Połączyć telefon albo przez USB, albo przez Wi-Fi. Czyli w przypadku WiFi musicie być połączeni z tą samym siecią. W przypadku USB po prostu podłączacie to no, telefon do komputera. Nie jestem pewny, czy trzeba mieć debugowanie USB włączone, bo ja zawsze mam je włączone, ale chyba raczej trzeba. Więc tak to wygląda. Mam cię tutaj do wyboru w aplikacji, um, jaki chcecie format wideo. Ja na razie mam 720p. Dlatego, że chciałem wybrać taki kompromis między opóźnieniem a jakością, bo oczywiście patrzcie, jak tutaj mój telefon może nagrać nawet 4K, no ale tutaj ten program, akurat, no jak można się domyśleć, przesłanie 4K przez USB z telefonu, przez aplikację, no tutaj są naprawdę opóźnienia. Mogę to wam pokazać, ale musiałbym najpierw tę kamerkę jakby tak wyłączyć w programie, bo jak, jeżeli kamerka jak tutaj widzicie jest używana, to nie da się zmienić. Na przykład to nie, mogę wam pokazać nawet, że jak zmienię tutaj na HD. To tak, to nic się nie zmienia, po prostu, bo jest używana kamerka i nie może, więc muszę tutaj najpierw wyłączyć, dajcie mi chwilkę. Okej, okay, teraz coś się stało bardzo dziwnego i mam taki dziwny ekran, więc tak, nie róbcie podczas, gdy używacie kamerki, zmiany ustawy. jest jakie to jest dziwne. Trippy, dobra, dajcie mi chwilkę. Okej, okay, dobra, wiem o co chodziło. Po prostu tutaj miałem ustawione zamiast, 700, zamiast tutaj ten, Full HD miałem po prostu 720p, więc lepiej, żeby tutaj był po prostu device default, żeby to się samo... Ustawiało, więc o, tak to wygląda. Jest tutaj na przykład jakieś opóźnienie, trochę. Na przykład yy, naciskam star, więc tutaj, pyk! No, było opóźnienie trochę. I yy, to oczywiście nie chodzi o sam mój komputer, tylko po prostu, że jest opóźnienie w nagrywaniu, ale no, coś za coś. Nie musi po prostu kamerki, więc teraz może wam pokażę, jak wygląda 4K. Eee, chociaż będę musiał, no w sumie nie zobaczycie, w sumie nie ma sensu, bo i tak ja nagrywam tutaj, jak widzicie. E, gdzieś Wam mogę chyba pokazać e, Nie, tutaj, o 1080p niestety Więc e, tak, mogłem nagrać 4K To wtedy bym Wam pokazał jak to wygląda No ale tak to właśnie wygląda e, I tak, nie chciałem Wam pokazać jak to wszystko skonfigurować, bo tak jak mówiłem Pobrać aplikację Potem serwer na komputerze i do tego po prostu nie tam ewentualnie chyba to debukowanie USB jak chcecie się przez USB połączyć tam. Jakiś tam poradnik do tego jak to jak, jak się włącza debukowanie USB tam załączę wam. E, no i tak to wygląda. E, tutaj moja łapka, różne triki, wygibasy można na nią robić, wszystko się nagrywa, może się własną mordę pokazywać. Wiesz e, tylko, co nie wiem, trochę przyciąg coś, co nie. Bo to jest taki jakiś watermark, nie? A nie, to chyba był jakiś watermark, ale nagle mi zniknął. Nie wiem, kiedy on się pokazuje. A, chyba on się pokazuje co jakiś czas to. Nie wiem, w którym miejscu jest, ale wystarczy go po prostu wyciąć, co nie? E, no i to jest taki filmik pokazowy tej kamerki. Chciałem tak pokazać po prostu, jak to wygląda w praktyce. Dziękuję za oglądanie. Cześć!